Cześć kochani, witam Was ciepło na kanale Basi to Pasi. Dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy. Widzicie już po samym tytule, że jest to mega haul z H&M-u. Także nie przedłużam, zapraszam do oglądania, jeżeli taka tematyka Was interesuje. Kochani, jeżeli chodzi o dzisiejszy haul, pokażę Wam część zakupów moich, czyli stricte dla mnie, które sobie kupiłam na ten okres teraz wakacyjny, jak i później pokażę więcej tych zakupów, które poczyniłam, czy poczyniliśmy razem z mężem dla naszej córeczki. Niedługo zbliża nam się wylot za granicę, więc też no, potrzebowaliśmy zaopatrzyć się w pewne rzeczy, których po prostu córka nie ma, czy też których ja nie mam, ponieważ wiadomo, no, część ubrań mamy po rodzinie, po innych dziewczynkach z rodziny, czy to jednej, czy drugiej. I to jest super, natomiast no, nie wszystko udało nam się skompletować, niektóre rzeczy trzeba było kupić świeże, że tak powiem. Zacznę może od moich zakupów, ponieważ ich jest dużo mniej, tak naprawdę będą to tylko i wyłącznie trzy rzeczy, które Wam dzisiaj pokażę. I zacznę może od odzienia, od bluzki po prostu, bo potem będą to już tylko dodatki. I koszulka, na którą się zdecydowałam, której brakowało troszeczkę w mojej kolekcji, jest to taki zwykły topik biały. Już Wam pokazuję, biały topik, ale wykończony taką koronką. Oczywiście H&M, jak wszystkie dzisiejsze zakupy, zdecydowałam się na rozmiar M, ponieważ też w opisie było, że ta bluzka jest mocno dopasowana. Jest to taka bluzeczka bawełniana, i ma taką koroneczkę zarówno tutaj na dekolcie, tak samo z tyłu, jak i tutaj pod paszkami, także już Wam troszeczkę bliżej to pokażę. O, teraz widać, widzicie, tutaj taka koroneczka. I tak samo jest właśnie na dekolcie. Ok, już nie będę nam przyciemniała. Także na taką się zdecydowałam. Ja takie koszulki lubię nosić, czy to do shortów, ale na ogół też wpuszczone do środka właśnie takich spódnic z wysokim stanem, czy nawet niekoniecznie, po prostu w takiej dobrze się czuję. 100% bawełny, także to jest na duży plus. Jeżeli chodzi o koszt tej koszulki, to postaram się wszystkie zakupy Wam podlinkować na dole i też pojawią się ceny tutaj gdzieś albo z jednej, albo z drugiej strony, żeby nie pomylić, ale ona kosztowała jakieś 23 zł, coś w tym stylu. Także to jest jeden zakup. Jeżeli chodzi o dodatki, potrzebowałam paska, natomiast nie paska takiego po prostu na biodra, tak, do spodni, który bym nosiła, tylko potrzebowałam paska do spódnic, także chciałam coś szerszego, jeżeli chodzi, wiecie, szerszego, jeżeli chodzi o szerokość, jakkolwiek to nie zabrzmi, szerszy po prostu pasek, taką, nie wiem, gdzieś żeby te 3 cm co najmniej miał, żeby go nosić pod talią, ale też nie za długi. No i trochę się przeliczyłam i swoją szczupłą talię, ponieważ kupiłam rozmiar, patrząc na to, jakim rozmiarze mam inne paski, że to były S-ki z H&M, one się na biodrach, no to pomyślałam, że teraz zgodziłam się na talię, to kupię XS-kę. Ale coś chyba nie doczytałam, jakiej długości jest ten pasek, kupiłam XS-kę, no i trochę się okazał przykrótki, jeśli chodzi o talię. Tak jak mówiłam, jest to XS-ka H&M, pasek taki karmelowy, także jest super, będzie mi do wielu sukienek pasować i do tej takiej paski z Reserved, którą kupiłam na wyprzedażach zimowych i mam jeszcze taką, nie widzieliście, białą, długą sukienkę na guziki, do której właśnie też on tak troszeczkę nada smaczku, z taką złotą klamerką. Ten pasek kosztował jakieś 30 zł, 30 parę złotych, także nie był drogi, taki można powiedzieć troszeczkę a la zamsz, coś w tym stylu, taka imitacja zamszu. Mniej więcej. No i ja się poratowałam po prostu tym, widzicie, metka jeszcze nie jest odpięta. Poratowałam się tym, że dałam go mamie, mama go zaniosła do pana, który, szewca chyba bodajże, który dorobił dziurki, dorobił dwie dziurki i na tą ostatnią ja sobie zapinam i teraz nie będzie żadnego problemu, tak, żeby zapiąć ten pasek. Mówię, ja zamierzam go nosić, o tutaj tak, pod talią, żeby fajnie mi podkreślał stylówki. Czegoś takiego szukałam. Czasami też są takie sukienki, wiecie, bardziej oversize'owe, więc żeby jednak tą talię, ja lubię mieć podkreśloną, to żeby ten pasek to robił. I ostatnia rzecz dla mnie z H&M-u i też dodatek, to, muszę sięgnąć dalej, coś, co, na co polowałam już dość długo, nie byłam przekonana, jaki kupić, rodzaj męski. Myślałam, że trochę w innym stylu, chociaż w podobnej kolorystyce, ale w końcu mi się udało, nie wiem, czy teraz Wam to pokażę, może na przybitce po prostu, bo mam kucyka. I tak, jest to coś na głowę, a mianowicie kapelusz. Zdecydowałam się na taki przepiękny, beżowy kapelusz z takim dużym rondem, no może nie jakimś wielgachnym, ale małe też nie jest, rondko.
z takiej jakby słomki wykonany, no coś w tym stylu. Tak, taki kapelusik, tutaj z rozmiarem akurat strzeliłam w dziesiątkę, bo zdecydowałam się na rozmiar M, czyli 56 cm, wcześniej sobie głowę zmierzyłam i okazał się idealny. Bardzo fajny kapelusik, on kosztował chyba 40 zł, no mam nadzieję, że będzie mi fajnie służył na te wakacje. O, jeżeli będę miała kucyka, no to widzicie, z kucykiem może być trochę gorzej, ale też nie jest najgorzej. No mam nadzieję, że będę w nim ładnie wyglądać, że będzie mi pasował. Tak jak mówię, no teraz do końca go nie założę, bo jest kucyk, ale możecie jakoś tam, hello, sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. Także taki mam zamysł, żeby jednak chronić się troszeczkę od tego słońca. Jak mówiłam chyba w którymś filmiku, w te wakacje nie planuję za bardzo palać buzi, także myślę, że taki kapelusz mi się przyda do tego. Także to były moje zakupy z H&M-a i przechodzimy już do zakupów, których jest trochę więcej, ale postaram się w miarę szybko z tym uwinąć dla mojej córeczki. Moja córeczka skończyła 1,5 roku, tak naprawdę teraz w maju już ma rok 8 miesięcy. Rok i 8 miesięcy. Pierwsza rzecz to może, skoro skończyłam na nakryciach głowy, to tak jeszcze dalej pociągnę u córki. To oczywiście wyrosła z kapelusików z zeszłego roku. Chciałam jej kupić i zamówiłam, zrobiłam zamówienie internetowe, bo będzie część online, część co kupiliśmy stacjonarnie. Chciałam jej kupić kapelusik, ale właśnie zależało mi na tych kapelusikach, tak jak ona ma też kostiumy kąpielowe z H&M-u, żeby była ta ochrona UPV50. I zakupiłam taki kapelusz, no czaiłam się na inny, taki jednolity, ale niestety już wszystkie mamy wykupiły, więc w tym rozmiarze został taki, ale bardzo ładny, błękitny, w takie jakby stokrotki białe, także tak fajnie wygląda. No jasne, niebieski, tak? Błękitny, w takie stokrotki z taką falbaneczką. Oczywiście na sznureczek, no bo to musi być. I tak, nie wiem, czy córka tego nie zdejmie. Rozmiar 86. Jedyne co, taki minusik, on kosztował chyba 20 zł, jakoś tak. Jedyny minusik jest taki, że się okazało, że on jest taki właśnie z takiego jakby materiału, jak są kostiumy, tak? No pewnie dlatego, że ma tą ochronę UPV50. Więc jedyne, jak założyłam córce, tak teraz musicie sobie zwizualizować, no to ta falbanka cała opada, tak? Ona nie jest sztywna, także trochę jej leczni na oczka, więc musiałabym mieć ten kapelusik trochę dalej zaciągnięty, żeby jej tu na oczy to nie wchodziło, więc to jest jedyny minus, ale pomyślałam, że ten kapelusz będzie stricte do basenu, jak będzie w basenie pływała, w morzu raczej nie będziemy pływać, jeszcze będzie za chłodne, poza tym z dzieckiem w tym wieku to nie ma sensu, więc ten będzie na basenik, będzie szybko schnął, nawet jak go córka zmoczy, a wiecie, nawet jak się dziecko bawi w basenie, to też, żeby ta głowa jej się nie grzała. Natomiast kapelusikami, które kupiłam razem z mężem stacjonarnie, będą te kapelusze, które będzie nosiła na co dzień, czyli na jakieś spacery itd., itd. Jeden z kapeluszy w ogóle miałam kupić tylko jeden, ale pokazałam 3 mężowi, jeden zdyskwalifikował, a 2 stwierdził, że nie wie, na który się zdecydować, bierzemy oba. Jeden taki bardzo neutralny, jest to kapelusik w paseczki, jest to kapelusz biały w taki blado-różowe paski. O, teraz to zobaczycie. Też rondko, też taka falbanka, oczywiście też jest na sznureczki. Rozmiar oczywiście 86, tak samo, także to jest jeden kapelusik. Fajne, bo one są bawełniane, także mi też na tym bardzo, ale to bardzo zależy. A drugi kapelusik jest w kwiatki, biały, ale właśnie taki w kwiatki. Powiem Wam, że sam w sobie, jak go zobaczyłam, sama nie wiedziałam, czy nie jest za pstrokaty jakiś, ale te kwiatki są w kolorach pastelowych. I później jak zobaczyłam go na córce, to stwierdziłam, że no wygląda przeuroczo, taki wiosenno-letni kapelusik. Myślę, że też do wielu ciuszków będzie pasować. A my mamy, umówmy się, no też na to zwracamy uwagę, żeby dziecko nie było jakoś tam kolorystycznie dziwnie ubrane, nie to co tatusiowie. Więc też nam zależy, żeby rzeczywiście te rzeczy słodko wyglądały, też bawełniane, też rozmiar 86. Te kapelusiki kosztowały jakieś 22 zł, 23 zł, jakoś tak. Kolejną rzeczą, której nasza córka nie miała, ma dużo, tak sporo miała jakieś tam kombinezony, jakieś tam sukienki były, natomiast nie znalazłam shortów za bardzo, więc zdecydowałam się na kupno 2 par shortów, zrobiłam to też internetowo i jedne shorty, starałam się też w takich, znaczy mi w ogóle nie chcę, żeby córka miała wszystko takie, wiecie, różowe, czerwone, jakieś takie dziewczęce mega, tylko lubię, kiedy te rzeczy są też trochę takie uniseksowe, czasami przynajmniej, może niekoniecznie beże, bo akurat u dzieci mi się jakoś w beże mało podobają, wydaje mi się, że tak smętnie dziecko w nich wygląda. I zdecydowałam się na takie błękitne, czyli do tego kapelusika będą pasowały, szorciki, biały sznureczek w takie palemki granatowe, także fajnie, bo do tego każda bluzka właściwie będzie pasowała w każdym kolorze, czy żywym, czy białym,
właśnie czy jakaś żółta, czy zielona itd., itd. Rozmiar też jest 86, czyli na jej wiek, na jej wagę. I one są z takiego materiału, to jest bawełna, ale tak jak powiedziała, no typowo jak to shorty, tak? Taki wakacyjny materiał, nie wiem jak to nazwać. Taki lekko sztywny, ale on jest mięciutki, także nie ma się o co bać, więc serdecznie Wam polecam. One też kosztowały 20 parę złotych, a drugie to już są takie z materiału, skoro przy tym jesteśmy, dresowego, typowo takie dresiki, ale szorciki jasno-szare w białe gwiazdeczki, także też bardzo fajnie wyglądają, sznureczki mają również szare, również 86 rozmiar, także myślę, że super, nic jej nie będzie odparzało, też pomimo tego, że jest deseń, są gwiazdki, to wiele ubrań do tego będzie pasować, nie będzie problemu. Także to jest to. Patrzę, co dalej jeszcze kupiliśmy. Już jakiś czas temu, bo to w sumie z mężem kupiliśmy chyba z miesiąc temu aż, kupiliśmy sukienki, bo jeszcze nie przejrzałam ciuchów na większy rozmiar, który mieliśmy po rodzinie, nie wybrałam wszystkiego itd., itd. Nie byłam pewna, czy córka będzie miała coś na wesela, żeby coś założyć, jakieś sukieneczki. Też wakacyjne, ale wiecie, wakacyjne nie muszą być jakieś szałowe. A no na wesela też ja nie jestem za tym, żeby dziecko nie wiadomo jak prime balerinę ubierać, ale żeby jednak jakoś tak kolorystycznie, fajnie jakoś tam wyglądała, czy jakaś falbanka, czy coś. I stwierdziłam, że kupimy takie co i na wakacje, i właśnie na wesela mogą być, a wesele nam się szykują 4. Chociaż dwa są tego samego dnia, więc trzeba będzie wybrać. No, niezbyt fajna opcja, ale no zobaczymy. Jeszcze kombinujemy, bo kompletnie nie wiemy, jak to rozegrać. W każdym razie wracając do sukienek, bo oczywiście się rozgadałam. Wróć. To pierwsza sukienka, jaką kupiliśmy. Obie są właściwie w takim samym fasonie. Pierwsza sukienka jest taka bardzo jasno różowa, taka morelo. Właśnie to jest taki róż połączony z morelą. Ciężko powiedzieć. Trochę różu, trochę brzoskwini, taka jasno-różowa, no powiedzmy, w truskaweczki, no jest po prostu przesłodka w takie truskawki i w białe kropeczki, groszki. Tutaj ma falbanki i z jednej i z drugiej strony, bez rękawka, a z tyłu jest na guziczek. Super, bo tutaj jest ta gumeczka, ja nie cierpię jak są koszulki, które jak mają tą taką pętelkę, to nie mają tej gumki i nie ma jak tego guzika po prostu przełożyć i się, no wiecie, napocicie, jak zanim dziecku to zapniecie, także bez sensu. I tu pod biustem, chciałam powiedzieć, no pod klatką, bo biustu jeszcze w tym wieku nie ma, jest taka rozkloszowana, także prosta, jedyne co trochę się gniecie, no ale trudno, jestem w stanie to wybaczyć. Rozmiar też 86, więc to jest jedna taka sukieneczka i ona kosztowała w ogóle śmieszne pieniądze, bo chyba 19 zł, jakoś tak? A druga, też bardzo fajna, w takim samym jakby, i ona jest z bawełny. Ta też jest z bawełny, ale trochę inny materiał, bo się w ogóle tak nie gniecie. Taki sam jest krój, też z tyłu na guziczek, taka łezka zapinana z tą pętelką, tutaj falbanki, ale ona jest taka błękitna, w motylki i trochę w takie paseczki. Teraz też zobaczycie, paseczki biało-niebieskie, biało-błękitne i motylki. Także też prześliczna, bardzo nam się podobała. Wydaje mi się, że do tego jakaś fajna opaska i dziecko będzie super wyglądało, zarówno na wakacjach, ale właśnie na jakimś weselu, tak? Będzie mogła popylać. Okej, z tego co widzę, tak mi się wydaje, to już mamy ostatnią rzecz, czyli w miarę sprawnie, mam nadzieję, mi idzie ten haul. I jest to rzecz wierzchnia, przejrzałam różne jakieś właśnie kurteczki, córka ma, bluzy itd., itd. Okazało się, że po rodzinie mam mnóstwo sweterków przez głowę, takich rzeczy, czy bluzy przez głowę, a nie ma żadnej bluzy właściwie na ten rozmiar z kapturem, na suwak. A na suwak bluzy są dla rodzica no wygodne, wiadomo, bo będzie trochę cieplej, to się dziecko rozepnie, będzie chłodniej, to się zapnie itd., itd. Kaptur się przydaje, bo jak jest wietrznie, pitu, pitu, pitu. I zdecydowałam się na bluzę. Podobała mi się też jasno-różowa, ale w sumie była niedostępna już w rozmiarze 86. I może dobrze, bo kupiłam jasno-szarą. Ona będzie pasować do wszystkiego. Taka dresowa, ale ładna, bo to nie jest taki typowy dres-dres. Ze ściągaczami, także to jest super. Z kapturem ekstra, na suwaczek, cała szara. Rozmiar 86 oczywiście i cała wykonana z bawełny. W środku ma takiego misia, natomiast ten misio nie wygląda jakby miał, wiecie, się gdzieś tam mechacić jakoś specjalnie, także to też jest spoko. O, jest taki miś w środku, no standardowo jak to w bluzach. Także wydaje mi się, że powinna iść taka bluza sprawdzić, weźmiemy ją na wakacje, no i oczywiście na co dzień, na jakieś spacery, to też córkę w taką bluzę będziemy ubierać, jak tylko będzie troszkę chłodniej. I ta bluza kosztowała jakieś 25 zł, coś takiego, tak jak mówię, ceny na pewno Wam się tutaj będą pojawiać, a jak nie tutaj, to w opisie pod filmem podlinkuję wszystkie ubrania z tych, które są jeszcze dostępne.
to był cały hol zakupowy. No, nazywałam go dużym, a teraz w sumie tak się zastanawiam, czy jest tego dużo, czy nie dużo. No, różnie ludzie kupują, jak dla mnie są to spore zakupy i troszeczkę ich się zebrało. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to oczywiście poproszę o kciuka w górze, jednego, drugiego. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to zapraszam koniecznie do kliknięcia w subskrypcję, do kliknięcia w dzwoneczek, żeby być na bieżąco z filmikami, a dwa filmiki i mam nadzieję, że się nie zmieni, tygodniowo się pojawiają w każdy poniedziałek i czwartek o godzinie 9. Ja w tym momencie się z Wami żegnam, życzę miłego, majowego, ciepłego dnia. Buziaczki, pa, pa!